sobie poradzili. W sparingach, że grają raczej dwie jedenastki po 45 minut. No szkoda, że tam dwie kontuzje się zdarzyły, że trzeba było zmieniać to w pierwszej połowie i w drugiej po jednej. No, ale myślę, że taki, jeśli ja chodzi o obronę, to dobrze, że mecz skończył się dla nas na zero z tyłu, no, a z przodu wiadomo. Mam nadzieję, pewnie będziemy to szlifować coraz lepiej, żeby na ligę było już skutecznie. Widać było, że rywal w drugiej połowie był już taka była konkretniejsza. W moim wykonaniu na przykład, bo grałem już całą, no to początek mieliśmy dobry, że długo utrzymywaliśmy się przy piłce, a później tak jakoś trochę oddaliśmy inicjatywę rywalowi i taki mecz wyrównany i myślę, że nie było źle. Ja jestem bardzo zadowolony, że tu przyszedłem, naprawdę podoba mi się atmosfera panująca w drużynie i w klubie i mam nadzieję się jeszcze tylko dużo nauczyć tutaj. No tak, konkurencja będzie spora, no to, że Ekstraklasa to nie są już przelewki jak w pierwszej lidze, no ja też grałem ostatni sezon w pierwszej lidze, także to będzie mój debiutancki sezon w Ekstraklasie i każdy z nas pewnie będzie chciał się pokazać jak najlepiej. Jeżeli chodzi o ośrodek tych naszych przygotowań, który wybraliśmy, to tylko i wyłącznie decydowała o tym cena. Myślę, że dostaliśmy tak dobrą cenę, że w ostatnich latach takiej po prostu nie mieliśmy. A to, że ośrodek akurat był po Hiszpanach, że jest bardzo dobry, to myślę, że po pierwsze dobrze o nas świadczy, a po drugie naprawdę warunki są dobre na tę cenę, którą nam zaoferował ten hotel. Z tego sparingu wynika to, że Adrian Sikora na pewno z nami zostanie i do obozu już chcemy, żeby miał ten kontrakt podpisany, więc naprawdę należy na to tak zobaczyć.